Myślę, że najważniejsze wyzwania, które występują w naszej branży transportowo-logistycznej umieszczone są w otoczeniu rynkowym przedsiębiorstw. Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na dwa aspekty związane z otoczeniem prawnym, mniej lub bardziej z otoczeniem prawnym. Przede wszystkim kończą się prace nad dyrektywą o delegowaniu i pakietem mobilności, co pozostawia duży margines niepewności, jeśli chodzi o uregulowania prawne, dotyczące zwłaszcza zatrudnienia kierowców na rynku Unii Europejskiej. Również w Polsce trwają prace nad płacą minimalną sektorową, która byłaby bardzo niebezpiecznym ekonomicznie precedensem. Dlatego przedsiębiorstwa transportowo-logistyczne działają w, w dużym obszarze niepewności obecnie. Co wpływa na nasze plany w przyszłości? Mówiąc y, o tym aspekcie prawnym, otoczenia prawnego, nie można zapominać również o implikacjach ekonomicznych, demograficznych, związanych z deficytem zasobów w szczególności deficytem zasobów ludzkich. Od dawna mamy zdiagnozowany deficyt kierowców. Na poziomie mówi się o tym, że w Polsce brakuje około 100 tysięcy kierowców, ale ten deficyt zaczyna dotykać również y, obszarów logistyki magazynowej całego zaplecza biurowego, spedytorów, dyspozytorów, pracowników obsługujących logistykę z biura, kompletujących zamówienia. Dlatego yy, bardzo dużym wyzwaniem jest utrzymanie najlepszych pracowników i pozyskanie ich na tym deficytowym rynku. Te dwa obszary uważam za największe wyzwania dla naszej branży. Branża przede wszystkim wyczekuje na nową sytuację, która, jak nam się wydaje, powinna się wyklarować w ciągu następnych miesięcy. Obecnie w stowarzyszeniach trwają prace nad zaopiniowaniem dla. Administracji Polskiej dla ustawodawcy tych aktów prawnych, o których mówiłem, w szczególności wynagrodzenia minimalnego sektorowego. Nie muszę dodawać, że nasza opinia na ten temat jest raczej negatywna, dlatego że uważamy, że byłby to bardzo duży i szkodliwy precedens w gospodarce, gdybyśmy zaczęli pracować nie tylko w oparciu o płacę minimalną dla całej gospodarki, ale też płacę sektorowo. Uważamy, że otworzyłoby to niekończący się wołek z roszczeniami pracowniczymi. Dlatego bardzo ważne jest, żeby śledzić te zmiany przepisów. Śledzimy to na poziomie uczestnictwa w organizacjach pracodawców, w organizacjach zrzeszających przedsiębiorstwa transportowo-specyficzne. Staramy się wpływać na kształt nowych przepisów. Staramy się Informować opinię publiczną i klientów o tym, jakie to konsekwencje mogą dla gospodarki być efektem tych regulacji. Dlatego bardzo ważne jest, żeby również przedsiębiorstwa śledziły te zmiany dotyczące zwłaszcza zatrudnienia pracowników. Mówię o zmianach prawnych. Należy mieć na uwadze, że mimo tego, że Unia Europejska mówi bardzo wiele o wspólnym rynku, o wspólnych regulacjach. W rzeczywistości idziemy w zupełnie innym kierunku. W naszej branży, zwłaszcza kierowcy, którzy podróżują po wielu krajach, poddawani są reżimowi prawnemu wielu, również wielojęzycznych systemów prawnych przez y, w krajach, w które tranzytują. Dlatego bardzo trudne jest śledzenie tych przepisów i nie do przecenienia jest działania takich organizacji jak organizacja pracodawców, transport logistyka Polska, również bardzo wiele... Y, Informacji pozyskujemy od ośrodków rozliczeń kierowców. Te ośrodki rozliczeń kierowców nakładem znacznych sił i środków śledzą regulacje prawne w tych krajach i przekazują firmom, takim jak naszym, informacje, w jaki sposób się do tych regulacji, dodam, coraz bardziej skomplikowanych i coraz bardziej sprzecznych dostosować. No, przede wszystkim bezwzględnie przestrzegamy tych, tych regulacji, o których się dowiadujemy. Przede wszystkim w zakresie pracy minimalnej dostosowaliśmy się, jako myślę, jedno z pierwszych przedsiębiorstw w Polsce do regulacji min pracy minimalnej w Niemczech, do przepisów francuskich, więc naszą receptą na to dostosowanie jest śledzenie przepisów, tak jak powiedziałem, i bezwzględne się do nich dostosowywanie. Wychodzimy z założenia, że podstawową sprawą jest, mimo tej Przeczności i trudności przestrzegania obowiązującego porządku prawnego, gdyż tworzy to nasz obraz przede wszystkim dla pracowników jako przedsiębiorstwa poważnego, wiarygodnego i właściwego dla nich pracodawcy, co w dobie niedoboru zasobów, o których powiedziałem, jest kluczowe przy pozyskaniu najlepszych pracowników. Domyślam się, że mówi Pan przede wszystkim o autonomicznych pojazdach, który to temat jest bardzo szeroko omawiany nie tylko w środowisku, ale również przez klientów. Skorzystam z okazji, aby podzielić się z czytelnikami, ze słuchaczami. Swoimi przemyśleniami na ten temat. Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę, że autonomiczne pojazdy, jakkolwiek e, otrzymujemy informacje o sukcesach dotyczących włączenia ich do ruchu, e, nadal w praktyce wykorzystania w transporcie ciężkim napotykają na, e, myślę, Pewnego rodzaju przeszkody, których no, Państwo, jako klienci, odbiorcy transportu, powinni być świadomi. Przede wszystkim uważam, że przyszłość będzie wyglądała tak, że jeśli chodzi o przewozy regularne, posłużę się tu analogią do żeglugi morskiej. Mamy tam do czynienia z, przewo... z, z rejsami regularnymi, z, z żeglugą liniową, czyli takimi, które odbywają się według określonego schematu i czasowego, i geograficznego. Więc y, korzystając z tej analogii mówiąc o pojazdach autonomicznych można powiedzieć, że to jest najłatwiejsze do oprogramowania, do zrealizowania, czyli na przykład przewozy wykonywane przez operatorów logistycznych między swoimi e, centrami logistycznymi, linie, którymi jeżdżą nasze paczki, nasze e, zamówienia z e-commerce i to jest oczywiście dosyć proste. Natomiast trzeba pamiętać, że ten pojazd w momencie kiedy już dojedzie do tego hubu, do tego e, Centrum logistycznego musi zostać podstawiony pod rampę, musi zostać być może przeparkowany pod kilka ramp. To na pewno nigdy nie będzie tak, albo jeszcze długo nie będzie tak, żeby mogło się odbyć całkowicie bez kierowców. Wywołuje to kolejne implikacje, konieczność zastosowania ciągników manewrowych w praktyce. Zmierzam do tego, że hmm, Myślę, że klienci powinni bardzo realistycznie podchodzić do perspektyw związanych z tym. Mówiąc o tym, że będzie konieczność zastosowania ciągników manewrowych i tak pozostanie konieczność wykorzystania kierowców, przynajmniej na tym ostatnim etapie, przestrzegam przed zbyt daleko idącym optymizmem co do wielkich oszczędności finansowych. Druga grupa przewozów to będą przewozy no, częściowo regularne, gdzie jak wyobrażam to sobie, prawdopodobnie Centrum telematyczne danego przedsiębiorstwa będzie w pewien sposób tylko wspomagało poprzez zarządzanie zdalne pojazdem dany przewóz, czyli duża część przewozu będzie się odbywała pod kontrolą. No, Komputera pokładowego, czy, czy tego. No, będzie to na zasadzie pojazdu autonomicznego. Natomiast będą sytuacje niestandardowe, które będą wymagały włączenia się operatora, który, jak sądzę, będzie przebywał w siedzibie przedsiębiorstw. No i mamy do czynienia z myślę niedocenianą, ale bardzo. Blisko nam codziennie logistyką, no, bardzo trudną. Pomyślmy o tych wszystkich sklepach, które codziennie dostarczają nam choćby zaopatrzenie spożywcze. One znajdują się w centrach miast. Tam oprogramowanie takiego przewozu jest bardzo trudne, nie mówiąc już o tym, że obsługa sklepu oczekuje pomocy od kierowcy w rozładunku tego pojazdu. Więc pomyślmy o tych wszystkich dostawach, które codziennie widzimy z okien swojego domu czy przechodząc ulicą. I myślę, że tam wdrożenie technologii pojazdów autonomicznych. Będzie najtrudniejszy. Powiem może o jednej interesującej sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia w WIWE Transport. W ostatnich miesiącach, w ostatnim roku. Otóż y, nawiązaliśmy współpracę z y, uczelniami wyższymi, z Politechniką Świętokrzyską i Uniwersytetem Zielonogórskim, gdzie chcieliśmy rozmawiać z pracownikami naukowymi, a również z, z, ze zdolnymi studentami na temat możliwości analizy danych z, y, zebranych y, w systemach telemetrycznych. Chodzi mi o dane, które raportowane są przez pojazdy i w związku z przewozami wykonywanymi przez kierowców i. Przez system, które widzimy z, z poziomu naszego biura. E, czyli jest to ogromna ilość danych dotyczących zużycia paliwa, obrotów, e, aspektu geograficznego, tego jak pojazdy poruszają się w sieci drogowej. Jako ciekawostkę powiem Państwu, że pracownicy naukowi zauważyli e, rzecz, e, jak e, sądzę, tak oczywistą, że aż niewidoczną. Otóż e, rozmawialiśmy o tym, że jest możliwość dojazdu do danej, danego miejsca różnymi drogami. Natomiast wszystkie systemy telemetry pracują w oparciu o płaskie mapy, tak jak nasze nawigacje w samochodach osobowych. Zdarzyło się tak, że jeden z pracowników naukowych posiadał podwójne wykształcenie. Nie tylko matematyczne, ale też y, drugie wykształcenie dotyczące mapi. Zwrócił on uwagę, że zachodzi pewna zależność między przewyższeniami terenu, kiedy pojazdy poruszają się pod górę, y, z góry i tak dalej, a wynikami zużycia paliwa. Poszliśmy tym tropem i okazało się, że pewne rzeczy, które uważaliśmy za oczywiste w zarządzaniu transportem, w planowaniu tras, nie są tak oczywiste, jeżeli ten ciekawy aspekt dotyczący mapy hipsometrycznej, czyli uwzględniającej przewyższenia terenu. Pracujemy nad zastosowaniem praktycznym tego te wniosku z tego, z, z tego, co zauważyliśmy. Fakt wyodrębnienia z przedsiębiorstwa produkcyjnego działalności transportowej jest dość powszechnie spotykany. Natomiast to, co wyróżnia Wiwe, to sytuacja, kiedy właściciele spółki matki zajmującej się recyklingiem tekstyliów zauważyli, czy oprócz tradycyjnych środków transportu, takich jak ciągniki z naczepami, zaczęli wykorzystywać. Około 15 lat temu, nadwozia wymienne. Nadwozia wymienne w naszym łańcuchu dostaw, który nazywamy zwinnym łańcuchem dostaw, to możliwość zastosowania. W jednej y, usłudze transportowej mobilnego magazynu, bo nadwozie wymienne y, dla tych z Państwa, którzy się z tym rozwiązaniem technicznym nie zetknęli, to możliwość wypinania skrzyni ładunkowej z pojazdu, który ją przewozi, oznacza to możliwość załadowywania tego, tego nadwozia przez dłuższy okres u przedsiębiorcy wysyłającego towar i możliwość rozładunku tego przez dłuższy okres w miejscu, gdzie przesyłka jest przeznaczona. Oznacza to nie mniej, nie więcej tylko mniejsze zaangażowanie środka transportu, krótsze oczekiwanie, a zatem mniejszą uciążliwość dla społeczeństwa związaną z ilością pojazdów poruszających się na drodze, dlatego że nadwozi wymiennych jest dużo więcej niż. Niż samych środków transportu w takim modelu, który my realizujemy. Oznacza to, że ograniczamy do minimum uciążliwość związaną z transportem ciężkim dla otoczenia, dla środowiska, dla współużytkowników dyłk. I to, co jest wyjątkowe w historii powstania VIVE Transport, to właśnie to, że od samego początku opaliśmy nasz zwinny łańcuch dostaw na nadwoziach wymiennych. To do dzisiaj jest nasz znak firmowy, znak szczególny i element naszej przewagi konkurencyjnej. Bardzo często powtarzam moim współpracownikom i studentom, że dostawcy są na dobre czasy, a interesariusze są na złe czasy. W moim rozumieniu oznacza to, że w momencie, kiedy mamy do czynienia z szerokim rynkiem, z dużą możliwością wyboru kontrahentów, z którymi, z którymi robimy interesy, możliwość wyboru spośród wielu produktów, usług, również. Zróżnicowanych cenowo, to jest oczywiście sytuacja prosta, natomiast nie tworzy relacji między tą stroną, która dostarcza dane dobry usługę i tą, która ją konsumuje. Natomiast uważam, że w relacji z interesariuszami e, sytuacja wygląda inaczej. Przede wszystkim czym się różnią dostawcy od interesariuszy, tak jak my to rozumiemy. Pracujemy na długookresowych relacjach, takich jakie są właściwe dla kultury ekonomicznej, kultury gospodarczej Europy Zachodniej, a one z kolei oparte są na wysokim poziomie zaufania społecznego, między ludźmi, ale też między przedsiębiorstwami. To jest myślę, element wyróżniający grupę Vive ze względu na pochodzenie właściciela z Holandii. Jak wszyscy Państwo wiecie, no Holendrzy są bardzo. Obrotnym i otwartym narodem, i myślę, że część te, te, tych cech charakteru odłożyła się, jeśli tak można powiedzieć, w kulturze organizacyjnej grupy WIWE. Więc staramy się bardzo bardzo rzetelnie i bardzo, bardzo odpowiedzialnie dobierać naszych interesariuszy, czyli. Tych partnerów, z którymi tworzymy wartość dodaną dla klientów, które, to, tworzymy usługę. O, o kim mówię? Przede wszystkim mówię o dostawcach środków transportu, e, mówię o e, dostawcach rozwiązań związanych z paliwem, z telemetrią, e, z rozliczaniem kierowców. To są relacje, które budujemy całymi latami. Na, e, najpierw bardzo długo szukamy właściwego partnera, z którymi łączy nas ten sam system wartości. E, Następnie bardzo dokładnie informujemy kandydata na interesariusza, jak wyobrażamy sobie naszą współpracę. Nie zaniedbujemy niczego z, z zapoznania go z naszą kulturą organizacyjną, z pokazania mu, jakimi standardami się kierujemy. Zależy nam na tym, żeby też nasi interesariusze się znali, żeby ze sobą współpracowali. To tworzy taki specyficzny networking i taką specyficzną atmosferę. Ale efektem tego jest, że w sytuacji krytycznej. Zarówno my, jak i nasi partnerzy mogą liczyć na współpracę inną niż tylko okazyjna. I to jest właśnie to, co nazwałem wyższym poziomem zaufania i relacji społecznych. Oprócz pracy zawodowej, mam pewne aspiracje i zainteresowania naukowe, i jestem szczerym wyznawcą. Tak zwanej teorii zasobowej. Teoria zasobowa mówi o tym, że właściwie y, każde przedsiębiorstwo na, działające na rynku ma dostęp do tych samych zasobów materialnych i niematerialnych. Oznacza to możliwość wyboru z całego rynku y, nie tylko określonych produktów, usług, ale też np. osób, pracowników, menadżerów, członków kierownictwa. Y, ale też wybór pewnego rodzaju standardów. To troszkę nawiązuje do tego poprzedniego naszego pytania: pytania i odpowiedzi. I te zasoby materialne i niematerialne, czyli rozwiązania techniczne, rozwiązania informatyczne, ale też oczywiście doświadczenia, które niosą ze sobą pracownicy, menadżerowie, członkowie kierownictwa. Są specyficznie wybierane. To nawiązuje trochę do tego, co mówiłem o, o interesariuszach. My zapraszamy do współpracy nie tylko nieprzypadkowych kontrahentów, ale też nieprzypadkowych pracowników. To jest bardzo istotne, dlatego że od samego początku patrzymy na to, czy łączy nas pewna kultura, pewne wartości, pewne zasady. Co zwiększa możliwość tego, że w momencie, kiedy zintegrujemy w, w ten łańcuch wartości dla klientów te zasoby materialne i niematerialne, to co wnoszą ze sobą ludzie, to co wnoszą ze sobą nasi interesariusze, będziemy pewni tego, że produkt, w tym przypadku usługi transportowe czy logistyki magazynowej, które oferujemy naszym partnerom, są przede wszystkim, jakby objęte, jeśli tak można powiedzieć, gwarancją wiwek. Zawsze cenię sobie artykuły napisane przez ludzi, którzy są praktykami, dlatego, że sam uważam się za praktyka. W zeszłym roku minęło 25 lat mojej pracy zawodowej i myślę, że bardzo rzadko zdarza się tak, żeby jeszcze oprócz tej pracy zawodowej znaleźć sobie siłę i czas, żeby coś napisać, mówię o innych autorach, a tym samym podzielić się nie tylko doświadczeniem teoretycznym, ale doświadczeniem praktycznym z czytelnikami. Ja staram się ten czas znajdować i cenię innych autorów, którzy mimo wielu obowiązków też podejmują ten trud, aby opisywać Zagadnienia praktyczne, zdarzenia praktyczne i rzeczywiście dawać wartość dodaną czytelnikom z, z caseów, które naprawdę miały miejsce. To sobie szczególnie cenię.